Tym razem jestem koło Hamburga. Przyjechałem tu z klientem po wyszukane BMW E90 2009 rok. Auto nie jest tanie, 3-litrowym dieslu. Auto zostało już zakupione, zaraz podejdę do niego, ale na razie obejdę pokazać wam, co tutaj stoi. Raczej auta drogie, nawet bardzo drogie, ale na pewno wszystkie są w super stanie. Sprzedawca, który sprzedawał nam to BMW, mówił, że raczej rzadko docierają tu Polacy, ponieważ blokuje cena, nie? No ale jak są też tacy klienci, co wolą zapłacić więcej, a my działamy to pewne, nie? Tu na przykład Volkswagen Arteon w Airline 2017 rok, 24 tysiące przejechane, kosztuje 38 tysięcy euro. Pokażę wam tu ceny, jakie są. I takie ceny są w niemieckich komisjach. Są wysokie. Wiem, że można te auta praktycznie przez pół kupić. Może przez pół nie, ale dużo niższe ceny na innych placach. No ale tu są auta z gwarancją. Co tu mamy? A4 w Allroadzie 2017 rok, 7 tysięcy przejechane, 33 500. Tutaj mamy A6. Nie, też jest A4 w Allroadzie 2-litrowa, 17 tysięcy przejechane, 2017 rok, listopad, 34 500. Tutaj nie mamy ceny na tej A4. Skoda RS Octavia. Też nie ma ceny. No tu są już całkowicie nowe auto. 22 tysiące euro, nowa Octavia 2 litry TSI. Kosztuje 22 tysiące euro. Może przejdę tutaj. Są zużywane, ale niestety nie ma cen. Ale podam wam nazwę komisu i miejscowość, także na internecie będziecie mogli sprawdzić ceny tych aut, co tutaj stoją, a nie mają kartek z cenami. W każdym razie BMW zostało zakupione. Ładny środek, brązowa skóra. Niestety nie ma tu cen na żadnym aucie. To są te gorsze auta, co stoją na zewnątrz, a zaraz wejdę do środka. W środku stoją już lepsze, widzę tu jakieś Golfa GTI sprzedane. Tu są wszystkie sprzedane. To jest za bardzo, nie mogę tu kamerować. Jakieś Skody, ale te też są nowe. 34 tysiące euro nowka. Dobra, raczej nowe auto, zaraz wam pokażę. No tutaj mamy Kijankę. Wiem, że policja w Polsce dostała takie wozy. Kia Stinger. 40 tysięcy euro. 370 koni. 12 tysięcy przejechane ma to auto.
Fajna ta kija, nie? Policja ma takie na 100%. A tutaj jest te BMW, co zostało zakupione. Pokażę wam. No jest zakurzone, no ale zostało sprawdzone całe i jest wszystko jak ma być. A mógłbyś otworzyć? Tak, spoko. Pokażę się w środku, bo środek jest dość ciekawy. A drugi pilot? Dobra, otwarte. Tak. Taki środek, fotele niezniszczone. Niepowycierana nawigacja, oczywiście, Big Xenony. No, auto ładne, super dach. No i teraz jedziemy po tablicę do Bremen i autko dzisiaj będzie jechało do Polski. I auto ma już tablicę i może jechać do Polski. A tutaj macie adres tego komisu, w którym to auto było kupione. No i tak nazywa się ten komis. Także macie spokojnie w internecie sprawdzić. 2014 rok. Taki Mercedes A-klasa w pakiecie AMG. Na zlecenie klienta wykonałem jazdę próbną oględziny. Auto jest całe w oryginalnym lakierze. 195 tysięcy ma przejechane. 2014 rok. 11,5 tysiąca euro. 1.6 turbo. Cena na pewno bardzo atrakcyjna. Pokażę jeszcze jak w środku to wygląda. No to nie jest zniszczone. Na pewno jest całe w oryginale. Przed chwilą jeździłem tu na placu, także ciężko znaleźć za tą cenę takie auto. Tutaj na zapytanie jednego z moich widzów, który poszukuje Peugeota 508, w automacie znalazłem coś takiego. 2014 rok, dwulitrowy diesel, panorama dach. LEDy Xenon. Wie viel hat der Kilometer gelaufen? 163. Proszę? No to spytaj się Wieśka, ile czy chce mniejszą akcyzę. Ale mniej jak 6 tysięcy nie przejdzie na pewno. 6 pisz, mniej nie da rady. Właśnie jeden z moich klientów zakupił Insignię, tu też na tym komisie. 2014 rok Insignia. Zaraz też wam ją pokażę. Ale tu na razie chcę zobaczyć tego Peugeota. Ma 136 przejechanych kilometrów. Auto ładne. Panoramiczny dach. Was. A co? Żadna fotela, nawigacja, pełne wyposażenie. Mojej żonie też się takie auto podoba, na pewno.
i czego sobie zaraz jeszcze zmierzę czujnikiem okieru. Das ist 2 Liter 100%. Weißt du, ich mache ein Video für einen Kunden. Ich habe viele Kunden und er sucht solche Autos. Das wegen. Ja, das weiß ich. Ich gucke noch mit Lackenmesser, weißt du? Machst du auch den Miernik Lackieru, du? Gdzie ja go dam? Nie wiem, chyba auto został, czy... Czekaj, może mam. Nie. Szajza. Ty zmierzył i dzisiaj zostawił. Wiesiek, gdzie ten czujnik za kieru dam? A może w aucie? Kannst du mieszczu Sergiewem von dieser Insignia noch? Welche? Diese was hat er gekauft jetzt. Hab ich ja Lackenmesser da gelassen. Czujnik lekiem, żeby jeszcze przemierzyć tego Peugeota, a przy okazji pokażę tą insygnię, którą zakupił klient. 2014 rok, dwulitrówka, 160 koni. W takim kolorze. Bardzo mały przebieg ma to auto. 132 tysiące kilometrów. Bardzo dobrze wyposażona. Tu pomad aktywny, wiadomo, nawigacji, nie nawigacji. Touchpad. Auto kosztowało 7400 euro. Na razie tutaj nic nie zmalowane w tym aucie. O, ich hab Platz. Nein, nicht gut. Nein, das ist voll. Oj, te drzwi są chyba. Chociaż. Nie. Źle przyłożyłem, chyba jeszcze raz. Tak, jest wszystko. Czy ta strona jest ok? Zobaczymy tą stronę. Nie, bo puściłem. Chociaż. Oj, drzwi prawe przód malowane bez wątpienia. Tak. Czyli drzwi są pomalowane tu. No i pewnie błotnik przedni też będzie pomalowany. Tak. Przedni błotnik prawy i drzwi są zapylone. Maska aluminiowa. Czyli prawe drzwi przednie i prawy błotnik przód jest malowany w tym aucie.
to, co czujnik pokazał.